10 kroków do sukcesu w endodoncji. Zacznijmy może od tego, jak rozumieć ten sukces, jak go definiować. O, to jest bardzo dobre pytanie. Jak definiować sukces? Wydaje mi się, że definicji przynajmniej jest kilka, w zależności od tego, z jakiego aspektu popatrzymy. Największym sukcesem dla pacjenta jest, jak nie boli. Największym sukcesem dla lekarza jest, jeżeli wykonujemy zdjęcia kontrolne i widzimy przez wiele lat zdrową kość, czyli brak ognisk osteolitycznych, no i brak objawów. To jest coś, co jest dość ściśle zdefiniowane przez European Society of Endodontology, czyli brak objawów radiologicznych, brak objawów klinicznych. To nazywamy sukcesem, oby trwało jak najdłużej.